Taką kroplą, która przelała czarę goryczy, był projekt ustawy, który Bogu dzięki bezskutecznie próbował wpłynąć do Sejmu, który tak naprawdę zdusił swoimi założeniami, czyli tam było ograniczenie zapłodnienia ilości komórek, był zakaz kriokonserwacji i wiele innych rzeczy, które tak naprawdę było ograniczenie wieku kobiety, były ograniczenia dotyczące parametrów męskich. Wiesz, i tak naprawdę to zdusiłoby skuteczność tej metody do zera. Wszędzie na świecie ta metoda jest metodą absolutnie uznawaną za zwykłą procedurę medyczną, leczniczą. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie refunduje in vitro. I powiem Ci, to co mnie najbardziej uderza, to jak porównuję atmosferę 13-14 lat temu i atmosferę teraz, to my się niezwykle cofnęliśmy w rozwoju cywilizacyjnym. I mam takie poczucie, że ja jako mama dwóch synów urodzonych dzięki tej metodzie, za co jestem każdego dnia, i to dosłownie każdego dnia wdzięczna lekarzom, że moim obowiązkiem jest mówić głośno o tym, że to jest moralnie słuszna i wspaniała metoda, która pozwala tylu, setkom tysięcy ludzi cieszyć się macierzyństwem. Bezpłodność, która jest powiązana jakby z in vitro, to jest przede wszystkim dramat kobiet i mężczyzn, którzy chcą zostać rodzicami. Czy Pani osobista historia też miała albo ma taki właśnie wątek? Ja miałam ogromne szczęście z dwóch powodów. W ogóle ja mam takie poczucie, że ja w tej bardzo trudnej sytuacji jednak wylosowałam taki najłatwiejszy scenariusz. Ja po pierwsze pochodzę z dużego miasta, to jest bardzo ważne. Tysiące wiadomości, które dostaję od kobiet borykających się z problemem niepłodności, bardzo często sprowadza się do tego, że mają utrudniony dostęp do prawidłowej diagnostyki i leczenia niepłodności. Pamiętajmy, że tak naprawdę jest tylko kilka ośrodków w Polsce, które się zajmują leczeniem niepłodności i problemem jest, wyobraź sobie, że mieszkasz 400 km od najbliższego ośrodka i musisz dojechać, musisz być tam codziennie, więc to jest naprawdę rzecz, która potrafi bardzo utrudnić życie i postawić życie rodziny na głowie. Więc ja po pierwsze pochodzę z dużego miasta. Po drugie miałam ogromne wsparcie i rodziców, i mojego ówczesnego męża, ojca moich dzieci, którzy nigdy, tak samo jak mam teraz w Radosławie, z którym staramy się o dziecko, nigdy w życiu nikt nie dał mi odczuć, że to jest coś złego, więc bardzo szybko zostałam zaopiekowana, więc bardzo szybko miałam takie poczucie, że po prostu niektórzy łamią nogę, a niektórzy mają problem z płodnością. Ja pamiętam, ja miałam taki moment, że w trakcie leczenia, że nagle wydawało mi się, że co chwilę mijam wózki, szczęśliwe kobiety, uśmiechnięte bobasy i ta wielka niemoc i takie poczucie, że to nie jest nic, co mogę zrobić. I to dotyka takich naprawdę intymnych, głębokich, ludzkich strun. I to jest taki ból i taki smutek, wiesz, to jest po prostu smutek. Różnie sobie kobiety radzą. Ja bardzo się cieszę, że poważne ośrodki leczenia niepłodności od pierwszego dnia proponują kobietom i mężczyznom również, bo to pamiętaj, że problem... I kobiet i mężczyzn. Zawsze. Problem dotyczy pary starającej się. To jest ważne, żeby nie rozdzielać tego, szczególnie, że przypadki i powody niepłodności rozkładają się niezwykle demokratycznie. Ta opieka psychologiczna powinna być w takim ośrodku i są pary, które mają potrzebę i Bogu dzięki mogą po nią sięgnąć. Pani powiedziała, że najgorsze w tym w całej procedurze jest to oczekiwanie na wynik, ale istnieje taka furtka jak adopcja. Czy na przykład Pani o czymś takim myślała? To jest tak, że na etapie leczenia niepłodności myślisz o tych procedurach, na których musisz się skupić i przyznam szczerze, że jeszcze nie myśleliśmy o tym, dlatego że cały czas jesteśmy jeszcze na etapie działań i tych działań nie mamy. Są dwa bardzo trudne momenty w trakcie leczenia niepłodności. Pierwszy to jest moment diagnozy, kiedy dostajesz informację, że albo in vitro, albo nic. To jest ciężkie dla kobiety, bo in vitro, pamiętajmy, to jest tylko 38
42 maksymalnie procent skuteczności w zależności od wieku pacjentki, bo tutaj każdy miesiąc działa na niekorzyść kobiety. Ale nie wykluczamy takiej sytuacji z Radosławem i my mamy sobie tak dużo miłości i ja się tak bardzo dobrze czuję w roli mamy i to jest najważniejsza i najszczęśliwsza rola mojego życia. Ja jestem bardzo szczęśliwą mamą, naprawdę. Ja mam dwóch tak wspaniałych synów, że mówię im o tym każdego dnia. I nasz dom jest domem pełnym miłości, jest dużo psów, są ptaki, są zwierzęta, są dziadkowie, jest liczna rodzina, że na pewno mamy tej miłości jeszcze wiele, więc mamy kogo obdarowywać.